Po ostatnim wideoporadniku na temat turkusu posypały się pytania, a co z ciemnymi wersjami tych kolorów, komu pasują, jak je łączyć, i dzisiaj właśnie wideoporadnik w tej tematyce. Zapraszam. Ciemne turkusy to przede wszystkim cyraneczka i petrol. Te kolory, które możesz teraz obok mnie zobaczyć. Chociaż tak naprawdę bardzo często w języku angielskim cyraneczka, czyli teal, to określenie właśnie morskiego odcienia. Natomiast na potrzeby tego wideo załóżmy, że cyraneczka i petrol to takie ciemne, morskie, niebiesko-zielone kolory. Cyraneczka to ta trochę bardziej zieleńsza, wiem, że to chyba nie po polsku, ale bardziej zielona powinnam powiedzieć, i troszeczkę żywsza, pomimo tego, że ciemna. Natomiast petrol to czasami można by było powiedzieć taki lekko zazieleniały granat. Dlatego też chciałabym dzisiaj odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się pod poprzednim wideoporadnikiem, czyli pod wideoporadnikiem odnośnie turkusu. Jeżeli go jeszcze nie widziałaś, to tutaj w karcie będziesz mogła zobaczyć to wideo. I przede wszystkim, zanim zaczniemy, to kto może je nosić i jakie przykładowo zestawiać, to co to są za kolory? To są te właśnie ciemne, takie odcienie niebiesko-zielone. I teraz, jeżeli miałabym zastanowić się nad ich trzema atrybutami, czyli nad odcieniem, walorem i chromatycznością, no mogłabym powiedzieć, że one jeszcze należą do niebieskości, czyli są chłodnymi kolorami, ale jednak poprzez dodanie żółci mają cieplejszy odcień, czyli są takie trochę, niby chłodne, ale jednak ocieplone. Dosyć są ciemne, czyli mają sporą ilość tutaj, można by było powiedzieć, czerni w sobie, no i na pewno są to kolory, które są kolorami zgaszonymi. Tak jak turkus i morski są żywsze, takie bardziej soczyste, wesołe, optymistyczne, tak cyraneczka i petrol to są raczej te cięższe kolory. No i można by było w takim razie zadać pytanie, komu pasują. No i wielu osobom, które mogłyby z tych kolorów skorzystać. I teraz, jeżeli chodzi o typy urody, to oczywiście znowu 12 typów urody, czyli m.in. jasna wiosna i jasne lato. Na pewno cyraneczka będzie lepsza niż petrol dla tych dwóch typów, ponieważ ona jest minimalnie jaśniejsza. Ja bym powiedziała, że cyraneczka to jest w ogóle taki dobry ciemny kolor dla tych dwóch jasnych typów urody, dlatego że on dla lata będzie dobry, bo jest chłodnym kolorem, a dla wiosny będzie dobry, bo jest jednak z dodatkiem żółci. Następnie, jeżeli mówimy o ciemnych typach urody, no to w ogóle super. Ciemna jesień, ciemna zima, będą naprawdę bardzo fajne te dwa kolory dla tych dwóch typów. Następnie, jeżeli przejdziemy sobie przez temperaturę, czyli dwa chłodne typy, dwa ciepłe typy, chłodne lato, chłodna zima, wyśmienite kolory, bo są chłodne. Natomiast dla ciepłej wiosny i ciepłej jesieni też bardzo dobre, ponieważ są jednak trochę ocieplone, czyli są takimi kolorami, które należą do chłodnych, ale jednak pasują poprzez ocieplenie też tym ciepłym. Oczywiście ciepła wiosna bardziej przyjmie tę cyraneczkę, bo jest jaśniejsza, natomiast ciepła jesień właśnie petrol, ponieważ jest ciemniejszy. I ostatnia grupa kolorystyczna to zgaszone i czyste, czyli chromatyczność niska albo wysoka. Dwa zgaszone typy urody, i zgaszone lato, i zgaszona jesień, będą bardzo dobrze wyglądały w obu odcieniach. Natomiast jeżeli chodzi o czystą wiosnę i czystą jesień, czystą wiosnę i czystą zimę, oczywiście, one są ciemne i mocno zgaszone. I powiedziałabym, że one leżą tak na granicy dopasowania do tych dwóch typów urody, ze względu na to, że nie są bardzo czyste, tak? Dla czystej wiosny na pewno lepszy będzie turkus, ale cyraneczka też się sprawdzi. Dla czystej zimy oczywiście będą inne odcienie niebieskości, które będą dobrze pasowały. Nawet taki morski odcień prawdopodobnie sprawdzi się lepiej. Natomiast jeżeli czysta wiosna i czysta zima chcą czegoś ciemniejszego, takiego trochę bardziej stonowanego, ale jednak wykraczającego poza takie standardy jak czerń i ciemna szarość i granat taki klasyczny, a w ogóle nie chcą sięgać po ciemne brązy, no to ten petrol będzie takim ciekawym rozwiązaniem. Nie będzie to idealne, inne typy będą wyglądały w nim zdecydowanie lepiej, ale też będzie jakby w obrębie kolorów, które pasują. Czyli tak naprawdę można by było powiedzieć, że to jest właśnie ten powód, dlaczego ja bardzo często do kolorów bazowych, czyli do tej takiej piątki obszarów bazowych, o których też zresztą był już wideoporadnik, dodaję ten petrol, ponieważ on jest bardzo, bardzo, bardzo plastyczny. I teraz jeżeli chodzi o łączenia, no to oczywiście z czym możemy łączyć te dwa odcienie, czyli nazwijmy to po prostu te ciemne morskie, ciemne turkusowe, petrol, cyraneczkę. Możemy je łączyć oczywiście z tak monochromatycznie, czyli z innymi odcieniami z tej palety, czyli właśnie z turkusem i z morskim. Będą przepiękne zestawienia, bardzo z jednej strony spójne, a absolutnie nie nudne. Oczywiście, jeżeli rozpatrzymy to, że temu morskiemu, takiemu ciemnemu, czyli cyraneczce i petrolowi jest dosyć blisko do zieleni, bo jest tam jednak, no, blisko są, leżą koło siebie na kole kolorów, to z zieleniami będzie bardzo ładnie wyglądało. Czy ja tutaj zerkam sobie, bo mam ściągę tych kolorów, które Wy tutaj widzicie, tu widzicie, to mamy na przykład, czy to z jaśniejszym, to będą świetne zestawienia właśnie dla jasnego lata, czy z tymi ciemnymi, czy dla chłodnej zimy, czy dla na przykład zgaszonego lata, to będą też bardzo fajne zestawienia. Oczywiście zgaszone lato będzie musiało troszeczkę, tak jak tutaj mamy po przekątnej te dwa ciemne kolory, będzie musiało troszeczkę rozjaśnić ten zestaw, ale też będzie bardzo dobry. Można do tego na przykład dodać jasną szarość czy biel i będzie to świetne zestawienie. No i oczywiście to były te chłodne zielenie, mamy też te ciepłe zielenie i ciepłe zielenie to można by było powiedzieć te wiosenne ciepłe zielenie i tutaj no one leżą dosyć daleko od siebie na kole kolorów, tak? Czyli nie ma tego takiego połączenia, które jest dosyć takie spójne i bezpieczne, tak jak było z zielenią, tą chłodną. Natomiast uważam, że też mogą wyjść z tego ciekawe zestawienia. One oczywiście będą dobre dla tych typów, które lubią takie troszkę szaleństwo. Czyli tutaj bardziej dla ciepłych wiosen, dla czystych wiosen będzie to ciekawe, natomiast z tymi takimi jesiennymi, zgniłymi zieleniami, militarnymi, takimi szarymi, oliwkowymi będzie bardzo fajnie dla właściwie wszystkich jesieni, no w szczególności czym bardziej zgaszony ten militarny, czym bardziej zgaszony ten ciemny turkus, to będzie dobrze wyglądało dla zgaszonej jesieni. No i oczywiście, jak już mówiłam o tym, że petrolowi i cyraneczce jest blisko do koloru zielonego, to tak samo jest mu blisko do niebieskiego. I oczywiście cyraneczka pięknie wygląda z petrol, zresztą też oczywiście oba te kolory wyglądają bardzo dobrze z niebieskim. Czy to będzie z jasnym niebieskim, to dla tych jaśniejszych typów urody, dla wszystkich lat, czy z takimi żywszymi, intensywniejszymi odcieniami, które będą świetne zestawienia robiły na przykład właśnie dla czystej zimy, czyli ratowanie tych zgaszonych kolorów, jakim są petrol i cyraneczka, dla na przykład czystej zimy, czy nawet, jeżeli to będzie troszkę delikatniejsze, dla chłodnej zimy. No i pójdziemy sobie dalej na kole kolorów, czyli przejdziemy sobie do tych takich, które leżą trochę bardziej kontrastowo, czyli naprzeciwko na kole kolorów i mamy na przykład różowy, no i z różem będzie oczywiście bardzo, bardzo pięknie i obojętnie jakie to nie będą róże, czy to będą takie jasne, intensywne, czy ciemniejsze, intensywne, bardziej takie w stylu Barbie, to tak naprawdę w zależności od tego, komu dany odcień różu pasuje, jakiemu typowi urody, to też właśnie pięknie będzie ta cyraneczka i ten petrol będą się tutaj łączyć, będą trochę osłabiały działanie intensywnych kolorów, będą trochę przyciemniały te odcienie właśnie jasne róże. Natomiast jeżeli chodzi o różowy, taki bardziej zgaszony, taki no brudnawy, szarawy, lekko popielaty, czy na przykład właśnie zgaszony lekko niebieskością, czy to zgaszony lekko beżem, czy brązem, będą też piękne zestawienia właśnie dla typów jasne lato, zgaszona jesień, bardzo, bardzo ciekawe zestawy. No i jak już mamy róż, to oczywiście też jest fiolet i z fioletem mamy z oberżyną, czyli lewy górny róg tego zestawienia, oberżyna, czyli taki cieplejszy i ciemny fiolet, świetne zestawienie dla ciepłych jesieni, dla ciemnych jesieni, z tym takim ciemniejszym, czyli dalej góra zestawienia, ale chłodniejszym, świetne zestawienie dla na przykład zgaszonego lata, albo nawet dla chłodnej zimy mogłoby być. No i oczywiście z jasnym, takim fiołkowym fioletem będzie świetny zestaw dla jasnego lata, dla zgaszonego lata, a z tym takim weselszym, jasnym, ale dosyć ciepłym, trochę przypominającym krokus, no piękne zestawienie dla wiosen, dla ciepłej wiosny, tak, dla jasnej wiosny jeszcze można by było połączyć to z, na przykład z beżem i byłoby naprawdę super. No i teraz przechodzimy do czerwieni i muszę powiedzieć, że to był pierwszy taki zgrzyt, który miałam tworząc te zestawienia. Gdy popatrzymy sobie na górę tych dwóch kolorów, czyli na taki intensywny cynober i oranżową czerwień, czyli taką pomarańczowawą czerwień, no to tutaj mam jakiegoś rodzaju zgrzyty, to znaczy jest bardzo małe porozumienie pomiędzy tymi kolorami i oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie kontrastowe zestawienia i takie zgrzyty, takie, no powiedziałabym, takie lekkie, no blokowanie kolorów, to już jesteśmy blisko tego, chociaż oczywiście, żeby to było blokowanie kolorów, to potrzebujemy mieć intensywniejszy kolor, czyli musiał być to bardziej turkusowy niż taki zgaszony. Dużo bardziej mi się jednak podoba z tymi ciemniejszymi, czyli z tymi dolnymi czerwieniami i tutaj znowu no, dla jesieni, dla ciemnej zimy, ciemnej jesieni, dla ciepłej jesieni bardzo, bardzo fajne zestawienie. No i oczywiście jeżeli chodzi o takie przejście do kolorów bazowych, bo tutaj przygotowałam dla Was zestawienia z brązami, nie dawałam zestawień takich, które będą z szarością, bo to kolor kolor bazowy, nie dawałam z bielą, nie dawałam z czernią, nie dawałam z granatem, nie dawałam z beżem, ponieważ wyższą założenia to wszystko będzie do siebie pasowało, w zależności od tego, który typ urody co woli, czy woli szarości, czy woli beż, czy woli raczej czerń, czy jasną szarość, to będzie to się świetnie komponowało i tak samo będzie z brązami. Natomiast brązy tutaj chciałam jeszcze troszkę rozciągnąć, bo popatrzcie, jakie bardzo ciekawe zestawienia, jeżeli ogląda to wideo jakaś na przykład ciepła jesień. I ciepłe jesienie bardzo często mają coś takiego, że boją się tych połączeń, tych swoich kolorów, tych właśnie takich no, złotej polskiej jesieni, gdzie jest jednak bardzo dużo brązu, rudości, takiej cynamonu, tak? Czy wszystko w okolicy brązowo-czerwono-palono-pomarańczowych, bo boją się, że po prostu wyjdzie z tego taka nienowoczesna stylizacja. Oczywiście w wielu przypadkach, jeżeli stroje są, no nie mają nienowoczesnych krojów, no to nie wyjdzie nienowoczesna stylizacja, ale dużo osób mi mówi, że brązowy to jest taki poważny kolor i że czują się w nim po prostu staro. I właśnie dodanie na przykład ceraneczki albo petrolu przepięknie tutaj nam to zestawienie jakby ożywia z tego, co widzicie, i do ciemnego dodaje i pięknie się łączy z tymi dwoma górnymi brązami, bardzo, bardzo fajnie, a z tymi ciepłymi brązami, które teraz widać, no to już w ogóle właśnie takie ceglasto, terrakota, odcień cynamonu, kakao, bardzo, bardzo mi się podobało. Zresztą są przepiękne zestawienie i dla ciepłych jesieni, i dla ciepłych wiosen tak naprawdę. Też gdyby tam jeszcze dodać coś takiego bardziej weselszego. No i właśnie weselszy od brązu na pewno może być pomarańczowy i tutaj świetne zestawienia różnych odcieni takich. No ja wziąłam sobie takie pomarańcze już na skraju, nie brałam takiego typowego, no jest ten jeden taki mocny w rogu prawym w kolor pomarańczowy, ale jest bardzo fajny, myślę, że wiosny będą świetnie w nim wyglądać, szczególnie ciepłe, czyste też nie ma problemu, no i cała taka rzesza palonego pomarańczowego, takiego trochę łososiowego pomarańczowego, trochę przydymionego pomarańczowego, ceglastego pomarańczowego, bardzo, bardzo fajne zestawienia dla ciepłych jesieni, dla zgaszonych jesieni, super ekstra. No i został nam ostatni kolor, czyli żółty i z żółtym tutaj znowu, w zależności od tego mamy trochę zgrzytu, takiego miałam trochę jak w przypadku czerwieni, że jest małe porozumienie z tym takim czystym żółtym. Jeżeli mamy do czynienia z żółtym typu kurkuma, czyli to jest prawy górny róg tego zestawienia, no to wygląda ok, to mi się podoba. Tu znowu zestawienie dla ciepłych wiosen, ciepłych jesieni, bardzo fajne. Te takie delikatne żółcie, świetnie, te, które są na przekątnej swojej, świetnie no, mogą tutaj zrobić takie ciekawe zestawienie dla i ciepłych wiosen, i jasnych wiosen, no a ten najostrzejszy, taki bardziej cytrynowy pojawia się dla na przykład czystej wiosny. Także jak widać te turkusy mogą, jeżeli chodzi o połączenia kolorystyczne, wypaść naprawdę, te ciemne turkusy wypaść fantastycznie, być bardzo, bardzo uniwersalne, więc jeżeli gdzieś w sklepach dostrzeżesz coś w tym odcieniu, czyli takiego właśnie ciemnoturkusowego, takiego niebiesko-zielonego, ale przyciemnionego, nieostrego, innego, to od razu próbuj. Idź po prostu w ciemno, nawet jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem urody, bo jak widać, on się świetnie łączy z innymi kolorami, a na pewno będzie ciekawszy niż czarny, niż szary, niż granatowy. Także jeżeli wybierasz te trzy ciemne kolory, czyli czerń, granat i jakieś ciemne, nie wiem, stalowe, marengo, antracyt, grafit, tak, czy ciemne odcienie szarości, to spróbuj przerzucić się na jakiś czas swój radar właśnie na petrol i na ceraneczkę, bo wtedy będą po prostu ciekawsze zestawienia kolorystyczne. A jeżeli chcesz nauczyć się zestawień kolorystycznych ze mną, to właśnie wtedy, kiedy publikuję to wideo, trwa kampania promocyjna mojego najnowszego kursu online Jak łączyć kolory, czyli właśnie uczę Cię w tym kursie, jak rozumować, żeby kolory były dobrze połączone. To jest świetny program online dla tych osób, które czują, że nie mają tego naturalnego takiego zmysłu kreatywnego, artystycznego, jak łączyć kolory i chcą nauczyć się zasad, ponieważ są zasady. Ja w ogóle mam takie podejście do stylizacji, że bardzo wiele można w stylizacji wytłumaczyć, bardzo wiele można zrozumieć, jeżeli rozumiemy zasady. I ja właśnie tych zasad uczę w najnowszym programie online, czy w najnowszym szkoleniu online, właściwie to można powiedzieć, to jest cykl szkoleń, czyli w kursie online Jak łączyć kolory. Oczywiście oferta, co jest dokładnie w tym kursie, jakie są pakiety, co dostajesz w cenie, wszystko jest opisane w ofercie. Link do tej oferty jest pod tym wideo, a strona internetowa to po prostu www.jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków. Także koniecznie zajrzyj tam, jeżeli czujesz, że no, z natury nie jesteś mistrzynią w łączeniu kolorów, to może taki program online Cię zainteresuje, a szczególnie ważne jest, żebyś zerknęła na tę ofertę od razu, ponieważ cena promocyjna, cena wprowadzająca tego kursu online obowiązuje tylko do poniedziałku 25 listopada do północy. Później już nie będzie promocyjnej ceny. Następna kampania promocyjna będzie w 2020 roku, raczej bliżej końca niż początku tego roku, więc warto dołączyć teraz, tym bardziej, że to jest pierwsza edycja tego kursu i ona ma zawsze najbardziej korzystne ceny. Każda następna edycja, nawet jak będzie w promocji, to już nie będzie w takiej promocji. Także koniecznie zerkaj na ofertę, zobacz, czy to jest produkt dla Ciebie, czy to jest program dla Ciebie, czy będziesz w stanie z niego skorzystać. No i pamiętaj, jak nie przeczytasz oferty do końca, to ja Ci powiem już teraz, że mamy pierwszy raz coś takiego przy sprzedaży produktów online, że oferujemy gwarancję satysfakcji. To znaczy, jeżeli dołączysz do tego kursu, pooglądasz go sobie i stwierdzisz, że to nie jest program dla Ciebie, to ja gwarantuję Ci, że zwrócę po prostu pieniądze. Także powodzenia w łączeniu kolorów, szukaj ceraneczki, szukaj turkusu, a jeżeli chcesz nauczyć się ze mną, jak łączyć kolory, to zapraszam Cię właśnie na taką stronę www.jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków. Do zobaczenia w następnym wideo poradniku. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo, bardzo serdecznie Cię do tego zapraszam. No i do zobaczenia!